Siemanko ludzie, z tej strony Grywci, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals, kariera Niemca. Słuchajcie, czy coś się pozmieniało? W sumie nic od ostatniego odcinka naszego się nie pozmieniało, bo ja nie mam czasu, słuchajcie, na to, żeby sobie grywać w międzyczasie. No niestety, ja tylko gram jak nagrywamy. Mniej więcej tak to wygląda, no bo nie znajduję czasu na nic innego tak naprawdę ostatnio. Natomiast no, granaty tutaj mamy, więc nie ma tragedii. No broni w zwarciu nie chcę żadnej, bo tak jak żeście mówili, no lepiej ten klucz. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast czekam na ten klucz. Ale zanim się go doczekam, to pewnie osiwieje. Natomiast to jest całkiem inna sprawa. Czy mamy jakieś ulepszenia tutaj do naszej brońki? No chyba nic nowego tutaj się nie odblokowało, co by nas tutaj jakoś niesamowicie, no że tak powiem, tutaj jakby, kurde, zgubiłem wątek. Żeby nas niesamowicie satysfakcjonowało, żeby to zrobić. No ciężką sprężynę, no być może, ale no niestety szybkoszczelność nam tutaj spada. Ja bym wolał postawić na szybkoszczelność, no mniej stabilności, mniej celności, ale jednak ta szybkoszczelność, jednak szybkoszczelność, no siłą rzeczy, słuchajcie. Natomiast nie będę już tutaj dłużej przedłużał, nie będę gadał i gadał i gadał, bo mógłbym to robić cały dzień. Natomiast, słuchajcie, ruszamy do bitwy i widzimy się za parę sekund. Okej, słuchajcie, jesteśmy w bitwie, także ruszamy. No lecimy z O2, mamy tutaj... Mamy naszego Kubelwagena, więc możemy się też tak nim ruszyć. Tak więc ruszamy, pobawimy się trochę. Ze względu na to, że jest to bitwa niestandardowa. O kurwa, tu już jest koniec gry prawie. Dobrze, słuchajcie, prawie koniec gry, my musimy O3 im zabrać, bo jeżeli nie zabierzemy O3, no to jest pozamiatane. Ja pierdolę, ile ruszków jest więcej, słuchajcie, jest ich 6 więcej. To jest po prostu jakaś masakra. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale no nie powiem wam, to nie jest zbyt ciekawe. To nie jest zbyt ciekawe, tym bardziej, że ruskie tutaj mnie z boku gdzieś próbują strzelić. Tam jest, tam stoi dziad jeden na tym. Dobra, jeden padł. Alandro padł. Tu nikogo nie ma. My się strzelimy może tak. Będzie bieg z lewej strony. Kurwa, wiedziałem! Z PTRD na mnie czekał. Oto suka. Suka, blać. Co ten ziomek tam pisał? Bo ja nic nie widzę. For fuck's sake, PTRD sucks. Aha. No to trochę słabo, że PTRD się według niego. No chodź, wskakuj ziomek, wskakuj. Come on, I quit this match with Soviet and joined with German. Kurwa, czołg. Kurwa, czołg tam jest, słuchajcie. Super! Władimir Putin nas rozpierdolił. Nie wiem, słuchajcie, kto wymyślił takie rozstawienie, ale no, ten czołg tutaj to jest po prostu jakaś żenada, naprawdę, to jest jakaś żenada. Triple kill! No triple kill, no nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że on gra kurwa czołgiem, no. O2 jest do przejęcia, no niestety. Jak tak dalej pójdzie, to my nie zrobimy tutaj nic. A będziemy tylko padać. No, jednego fraga niby mamy, ale to sam jeden frag to nie jest jakoś niesamowicie dużo. Szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę fakt, że mają dwa czołgi przynajmniej, to jest po prostu kiepskie. Spędzi mi ryj. To jest po prostu kiepskie i właśnie dostałbym z ISA prawdopodobnie jeszcze raz w łeb. Aj, do dupy. Ale chociaż jednego zabiłem, chociaż jednego, słuchajcie, ubiłem. To nie ma tragedii. Jeszcze tam jakiegoś drugiego strzelałem. No niestety, ale tak czy siak, no wygląda to trochę słabo. O, jedziemy z górki, to nawet lepiej, słuchajcie, to nawet lepiej. Bo z górki tutaj, no 50 sekund, 50 sekund to już jest pozamiatane, także zaraz będziemy szukać następnego prawdopodobnie meczu. Natomiast no ten, no z tym ISem tutaj to przesadzili, naprawdę, słuchajcie, przesadzili, 40 sekund mają. Musimy odbić im A2 w takim razie, no jeżeli nie odbijemy im A2, no to nie wróżę tutaj sukcesów, szczerze powiedziawszy. I przez to się raczej nie przebijemy. Nie, przebiłem się, o kurwa. W życiu bym nie pomyślał, że się przebije przez to. No i jakim cudem z tego Muzina mnie zabił. Nie no, to nie ma szans, słuchajcie, nie ma szans, także no za chwilę dosłownie widzimy się z drugiego meczu. Już... A, dobra, za parę sekund widzimy się z drugiego meczu, już nie będę kontynuował tego do ostatniej sekundy, bo to nie ma sensu, słuchajcie, nawet się nie zdążę zrespić, także zaraz następny mecz. Okej, słuchajcie, jesteśmy w kolejnej bitwie i ruszamy. Myślę, żeby zrobić to tak, że z O2 sobie pojedziemy, słuchajcie, w stronę tamtych naszych... B2 możemy jechać.
Możemy na B2 jechać, ale ja bym nie chciał na B2 jechać. Ja bym chciał pojechać na D3. Widzę, że już kolega przede mną robi dokładnie, słuchajcie, to samo. Dokładnie to samo. A tu jest czołg w ogóle. Aha. Okej. Okay. Ten go ładnie granatami wysadził. Ja nie zauważyłem w ogóle tego czołgu, słuchajcie. Dopiero teraz, jak on mi go oznaczył, to go zauważyłem. Co jest ciekawostką, bo tak to bym w życiu nie powiedział, że tam jest jakiś czołg. Ogółem oni nam biorą o jeden, chciałem zauważyć, i to nie jest zbyt dobry moment, ze względu na to, że ja chciałem na D3 jechać. A jak oni nam wezmą o jeden, no to jest już po jabłkach, słuchajcie, w tym momencie. No i jest kicha i to bardzo jest kicha. Natomiast ja bym chciał jakoś tak, jakoś to załatwić może, żeby to nie było takie tragiczne, natomiast no nie wiem, czy to się w ogóle nam uda tutaj przejechać z tego D3 na O1, ze względu na to, że będzie tutaj na dość duży ostrzał nieprzeciwnika. Tak mi się przynajmniej wydaje, że oni powinni tutaj kampić na tym moście. Ale chyba nie, chyba jednak nie, słuchajcie, chyba jednak nikogo tutaj nie ma. Czyli można było normalnie jechać, nie trzeba było się srać jakoś niesamowicie. Dobra, padł. Dobra, jak padł, to my na O1 musimy wbiegać. W takim razie i to dość szybko. Może uda nam się jeszcze jakieś fragi pozdobywać. Ale to tylko być może. Tam gdzieś jest jakiś jeden, ja wiem o tym. Cześć. Maszynę pistoletem 34. Był tu. Do widzenia. Dobra, tu koledzy mają wałka. Idzie gdzieś następny. Gdzieś kolejny, tu jeszcze jakiś jeden. Ja pierdziu, za dużo ich tutaj wszystkich, tych Niemców. Nie, przepraszam, aliantów. To w końcu ja Niemcami teraz gram. Jakby nie było. Jakby nie było, to my jesteśmy po niemieckiej stronie barykady w tym momencie. No i mnie zabił, bo nie zauważyłem, że on biega od tyłu. Zabili nas dwóch w sumie. No ale trudno. Respimy się, bo możemy na O1, więc to nie jest tragiczne. Możemy się zrespić na O1, co prawda będziemy właśnie w pizdu daleko od miejsca, w którym powinniśmy być. Ale zawsze to jest, słuchajcie, zrespinie się na O1, a nie gdzieś tam na X. Więc jest to na pewno zdecydowanie lepsze. Natomiast czy my w ogóle dobiegniemy, słuchajcie, to jest całkiem inna sprawa. No dobra, nie trafiłem go ani trochę, słuchajcie. Ale to jak ani trochę, słuchajcie, nie trafiłem, to jest po prostu niepojęte. Dobra, tu jeszcze ktoś jest? Nie, tutaj nikogo nie ma. Tutaj ktoś padł, ale nic ciekawego z tego nie wynikło. I czy jest tu ktoś w środku, kogo możemy dziabnąć? Oczywiście, że jest, nawet nie jeden, bo dwóch. Ej, wyskoczył mi jednym strzałem, mnie zabił w łeb. Ajajajajajajaj, ale żeśmy to zmaścili trochę. No ale trudno, słuchajcie, w takim razie na O2 się respimy i zasuwamy na X1, bo no to X1 jest przez nich przejmowane w tym momencie. To, że jest przejmowane, to jest w sumie mało powiedziane, oni na mnie po prostu biorą. Jak gdyby nigdy nic, bo nie wiem czemu wszyscy się ustawili na linii B, no ale gramy z ruskimi, więc w teamie, więc w sumie nic mnie nie dziwi, słuchajcie. Ruscy, no Niemcom to tak nie bardzo wyróżą wniosek z tego przyszłość. Natomiast, no ruszamy, o kurwa, żebym się tutaj teraz zapatoczył. No jedź, jedź, Alireza. Alireza, przepraszam, Alireza, jedź. Szczyloj do niego, szczyloj. Specjalista od pojazdu Kubelwagen. Niestety tutaj, no właśnie, oprócz tego, że tutaj są Amerykańcy i to w takiej dość dużej ilości, to jeszcze ma ten czołg gdzieś tutaj jest. Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś na tej drodze tutaj poniżej. Może zrespmy się na B3, słuchajcie, ja sobie na to B2 odbiję, bo to jest bez sensu. Aha! Nasze dwa czołgi, słuchajcie, są na B2. I im to nie przeszkadza, że nasi nas, znaczy naszych przejmują, tak jak gdyby nigdy nic, bo taka jest prawda. No to super, po prostu to super. To ja się wcale, słuchajcie, nie dziwię, że wygląda to jak wygląda tutaj. Naprawdę, się wcale nie dziwię. Dobra, jeden padł. Jest tu jakiś kolega, którym by można było się podzielić wiedzą? Nie ma? Szkoda. Chciałem postrzelać sobie trochę.
Ale może to B2 weźmiemy. To w ogóle nikt tego B2, słuchajcie, nie przejmował od nas, to trzeba powiedzieć wprost. No, teraz nagle się wzięli do roboty, widzę. Nikt nie ma tutaj jajec, żeby się bawić. Bicz. Oni nam oczywiście to X1 wzięli, nie? I nikt go nie odebrał. Pewnie, że nie. Jakby mogło być inaczej. Dobra, jedzie coś. Panx, go, X1, May i B. Oczywiście oni nie pojadą na X1, bo no, po co? Lepiej trzema czołgami, słuchajcie, jechać na B1. Bo tak jest, trzy czołgi są, słuchajcie, trzy te same czołgi. Czyli prawdopodobnie nie grają po prostu razem. O, jeden przemyślał, słuchajcie, jeden przemyślał i jedzie. Kurwa, niemożliwe, że jeden użył mózgu, bo reszta to tutaj widzę, no... Szkoda po prostu gadać. Oczywiście, no, tamci, no, nie mają tutaj, nie, no, mają jakiś jeden czołg niby. Ale jeden czołg tutaj na nasze trzy, tak jak stały, no to słuchajcie, no, siłą rzeczy coś jest nie halo. Dobra, ja to bym chciał sobie tu wejść. Oczywiście tu ktoś już będzie pewnie na górze. Mówiłem, że jakiś aliant tu będzie, nawet nie jeden. O, o, super. Kurwa, nie zdążyłem. Ale dupa, po co ja zmieniałem tą broń? Jakiego grzyba ja tą broń zmieniałem? Jak im weźmiemy B1, to to już będzie lepsze, bo w końcu te czołgi przejdą na to X1 i będzie taki spokój, powiedziałbym, duszy. I no, mam nadzieję, że oni się ogarną, bo jak będą siedzieć na tym B1 później do samego końca gry, to po prostu ich chyba zreportuję, bo to tak nie może być, słuchajcie. Żeby cymbały w czołgach, no to, że strzelają do siebie czasami, to jest inna sprawa. Natomiast to, że no, oni sobie siedzą na tym lane'ie, to jest w ogóle dla mnie nieporozumienie, nie? Dobra, jeden zdziabnął. Przesuń się. Ja rzuciłem tam na dół granata, co prawda to gówno pewnie da, ale... Ale rzuciłem. Bo dlaczego by nie? Trochę pozabijałem ludzi. Trzeba wprost powiedzieć. Problem z tym B1 jest taki, że... Niestety ja go nie przejmuję cały czas, bo jak się ruszam... Jak chcę żyć dynamicznie, bym powiedział, to jest trochę gorzej. Dobra, B1 jest nasze, więc wystarczy stąd tylko pozabijać tych aliantów, którzy tu zostali. Bo oni i tak tu już nic nie zrobią, możemy się stąd ewakuować w cholerę, słuchajcie. Możemy się stąd ewakuować w cholerę, no i zostało nam to O2. No i teraz wystarczy wziąć to X1, X2. Oczywiście już się nie mogę zrespić. No to trochę gorzej. Dobra, to respimy się w takim razie tutaj i jedziemy z tym, no dość twardo bym powiedział, dość twardo. Jestem ogółem drugi, jeżeli chodzi o nasz team, ale wcale się nie dziwię, bo gdyby nie ja, to oni by w ogóle tego B2, słuchajcie, nie wzięli, a co za tym idzie, by nie wzięli też B1, czyli by się dalej męczyli z tym wszystkim tutaj. Natomiast no nasi, jak widzicie, tutaj już czołgiem wyjeżdżają, już się coś dzieje, już naprawdę się coś dzieje, ogarnęli się i teraz będzie naprawdę tutaj grubo, będzie grubo. Tiger, jak widzicie, tutaj się bawi. No i ich czołg, gdzieś tutaj ich czołg powinien też być jeszcze. Ich czołgi też tutaj dostają no dość ściegi w tym momencie. Natomiast no my, jeżeli się nie ruszymy, no to niestety przegramy to. Niestety, ale taka sytuacja. Do widzenia. Ale nie chcę nic mówić, ale ten ziomek to jest po prostu kretyn, słuchajcie. Ten bybus, naprawdę jest po prostu kretyn. Jak można się komuś wbić, kurwa, specjalnie w auto? No to, kurwa. A jakby wybuchł, to co wtedy by zrobił? By się śmiał, czy co? No kretyn, no po prostu kretyn. Zero myślenia, słuchajcie. Naprawdę zero myślenia niektórzy mają w tej grze. Ja generalnie to wolałbym olać fakt, że ktoś koło mnie przejeżdża, niż, kuźwa, wbijać się w niego autem, no. Siłą rzeczy, słuchajcie. Ewentualnie zawrócić i jechać za nim, to już by było lepsze. Cześć, czołg. Nie chciałbym za bardzo wchodzić ci tu w paradę. Pershing na B1 jest, no ja się wcale nie dziwię, że ten Pershing jest na B1. No ale B1 to w sensie od nas, od pleców, tak? Dobrze mówię? Tak, B1 nasze plecy. Ciekawostka. Faktycznie on tam jest. Faktycznie on tam, słuchajcie, jest. No i ten to zrobił jakoś logicznie i nas ominął. A tamten to by się w nas wbił znowu. Nasi biorą X1. Ciekawe, czy ten Pershing tam zginie, czy on się tak będzie strzelał tam z nimi, bo jeżeli on wyjedzie później nam na plecy, to powiem wam szczerze, że nie chcę widzieć, co się będzie tutaj działo.
Natomiast no, na pewno nie będzie tutaj nic ciekawego. Nasi biorą X1, więc jeżeli oni wezmą to X1, wezmą, tak mi się przynajmniej wydaje, że wezmą, to my tutaj od razu weźmiemy to O1, słuchajcie. My od razu się przyszykujmy. Kurwa, no z każdej strony, ja pierdolę. Ajajaj. Top Marko. Tamten jeden jest w tym czołgu, kurde nasz. Nie bardzo wiem, co on tam robi. Tutaj jakiś czołg jest, ja bym się chciał może... tak rozstawić. Nie wiem za bardzo, co mam tutaj zrobić, słuchajcie, z tym teraz. Miałem wcześniej jakiś plan, teraz już planu nie mam. Nie mogę się na piechocie zmotoryzowanej rozstawić? Chyba się już kubelwageny skończyły. No, niestety. Tu się skończyły. Tutaj jeszcze motorków jest, ale my motorków niestety nie mamy. I tutaj też się, no czyli kubelwageny się, słuchajcie, pokończyły, no i nie jest to zbyt przyjemne w tym momencie. Ze względu na to, no, że niestety nie mamy czym się ruszyć, jakoby. Natomiast, no dobra, bierzemy sobie tą cywilną ciężarówkę i ciśniemy. Wchodzisz? Nie, nie wchodzisz do mnie. Przykre. Tutaj jakiś gościu z garandem jest. Był. Kiedyś był. Kiedyś nawet garanda miał, ale teraz już nie ma. Tam coś się dzieje. No nam znowu ich X1 biorą, więc wygląda to słabo. I po kiego grzyba to niszczysz, ty ośle? Co za ludzie pojebani tutaj grają, słuchajcie, naprawdę. No gościu z bazuką wychodzi i będzie niszczył wszystkie pojazdy. Dobra, jedziemy. Ja tu olewam tych wszystkich. Bawcie się, słuchajcie. Męczcie się, a my sobie jedziemy, słuchajcie. Jedziemy sobie tu dość ostro. Jak kordonem, słuchajcie. Trąbimy na siebie. No co za... Chcesz tak? Nie ma problemu. Mam wyjebane na to. Wkurwił mnie gościu. No ja pierdolę, jakim trzeba to być imbecylem, naprawdę, żeby coś takiego zrobić. O, super. Ale naprawdę, jakim to trzeba być, słuchajcie, imbecylem, żeby zrobić taki numer, że chyba wypychacie swoich kolegów na ten, na bok w sensie. Trzeba być naprawdę głupkiem, co najmniej. Dzięki, po prostu dzięki, że się zatrzymałeś tak w idealnym środku, słuchajcie. Ja pierdolę, nie mam siły do tych idiotów. Naprawdę nie mam siły do tych kretynów. Niektórzy to są, ja nie wiem, kurwa. Po prostu szkoda mi słów, naprawdę szkoda mi słów. Ale nie ma chyba takiego określenia, którego bym użył na opisanie tych baranów. Bo to trzeba być naprawdę baranem, słuchajcie, żeby coś takiego zrobić. Jeź. Tam gdzieś jakiś jeden Pershing jest. Cały czas mówią o tym Pershingu. Ale nikt... Znaczy wszyscy mają to w dupie i to widzę, że szerokiej i głębokiej. No ja pierdolę! Iron Metal, co to on robi w ogóle? I on będzie na szczołg miał w takim razie, tak? Super. Generalnie zajebiście, że no, ludzie jeżdżą sobie czołgami i wychylają mu łby. To jest mistrzostwo świata po prostu. Oby tak dalej, słuchajcie, oby tak dalej. Jak tak dalej pójdzie, to na pewno będziemy mieć plusa. Ej. Ten w ogóle strzela z tej bazuki w powietrze. No czy mogę? Dziękuję. Dobra, Panzerfaust w ręce i jedziemy. Ten Giorgio Max mnie rozpieprzy tym Panzerfaustem, nie? To osobiście mu nakopię do dupy. Zobaczymy, co to nas tam będzie czekać, słuchajcie, bo... Aha, no i on wziął nam ten czołg jednak. Ten ziomek wziął ten czołg. Co jest, no dość ciekawe, bym powiedział nawet. Nie wiem za bardzo, kto mu pozwolił wziąć ten czołg, ale okej. On tu powinien być gdzieś na górze teraz. Nie ma go tu? Co, on zginął? A raczej w to nie wierzę, słuchajcie, że ten ziomek zginął.
Trzeba uważać, słuchajcie. Trzeba uważać na takie pochopne decyzje, mówiąc, że ktoś zginął, bo może być różnie. Dzień dobry, czy ja mogę wsiąść do czołgu? Byłoby miło w sumie. Jakbym mógł sobie tutaj siedzieć i tak szczyloć i szczyloć. Where is Pershing? Sorry. Pershing ma pomoc piechoty, no dziwne, nie? Wydawało mi się, że nie będzie miał pomocy piechoty. No i po co się... Jaki kurwa idiota, przesunął się specjalnie, słuchajcie. Specjalnie się przesunął. Dobra, oni sobie niech tam jeżdżą. Aha, ktoś mi rozwalił ćwierćtonową tutaj. Super. Po prostu jest super. Po prostu super, słuchajcie. Trzy czołgi są. Mamy trzy czołgi, a oni sobie stoją i patrzą. Czy to jest normalne, ja się pytam. Marko, ale ty stój, bo ja wiem, że ty jedziesz, ale ty stój, ja czekam. Wjebał się w drzewo. Matko Bosko, Częstochowsko. Co za ludzie. Naprawdę nie ogarniam, słuchajcie. Jak można czasami być tak tępym, jak oni tutaj niektórzy. Marko, kurwa, stój. Pershing jest na tym. Na D2. Tak, by the way. Jak mi się przynajmniej wydaje, że ten Pershing jest na tym D2. No pewnie, że da. Pershing jest na D2 na milion, słuchajcie, procent. Naprawdę, na milion procent. Zobaczymy, co oni tutaj zrobią. No ale jak on tak będzie jeździł, nie? Do widzenia. Do kogo on strzela tam? Ktoś nam znowu czołg zabrał? Mi się tylko wydaje. Nie, no ja nie mam pytań, słuchajcie. Ja naprawdę nie mam pytań. No nie mów, że wracasz. Marko nie ogarnia życia, wniosek z tego. Chciałbym wysiąść. Dobra, jeden kolega zginął. Drugi kolega też zginął. W sumie wszyscy zginęli. Dobra, możemy już jechać? Dziękuję. Go, go, Marko, go. Go, go, Marko. Go, go. Może coś nam się uda tutaj no, zrobić, ale... Szczerze jakoś... Nie czuję tego. Wygląda na to, że Marko no, ma trochę, bym powiedział, wyjebane. Pershing at over Riverside between O1 and X1. Co? Mówi, że Pershing jest na tam? Jest normalne? Do widzenia. Kurwa, mąć. Granatę mnie wysadził, skurwysyn. A miało być tak pięknie. No ale dobra, wbiliśmy chociaż sobie trochę fragów przy tym, że pomagaliśmy mu tam. No niestety wyszło jak wyszło, no ale dobra, no obroń cele, my mamy obronić cele wszystkie, tak? No ja już się zapomniałem przez to wszystko, że to wygląda jak wygląda, słuchajcie. Natomiast no O1 trzeba wziąć, jakby nie było. Jak weźmiemy O1 to już będzie trochę lepiej, ale no w dalszym ciągu nie widzę, żeby to jakiś miało skutek tutaj, bym powiedział, bo nasi, no jak widzicie, no niezbyt sobie radzą z tym wszystkim. Biorąc pod uwagę, że wszyscy na X1 siedzą, a nikt nie idzie na O1, to jest już w ogóle inna sprawa. Ale być może kiedyś nam się uda to wygrać, słuchajcie. Biorąc pod uwagę fakt, że zaraz nam się zresetuje, że będzie, że musimy przejąć jeden z dwóch celi. Znaczy, dwa z dwóch celi, o tak powiem. Ale będziemy mieć tylko jeden z dwóch, no to będzie trochę kiepsko. Będzie trochę kiepsko, no i gra nas tutaj będzie robić w ciula i to co najmniej. Natomiast tu jest jakiś pojazd z koszem. Ja bym chciał go odblokować, bo być może... Aha, nie mogę go odblokować. Super. Chyba, że jakoś tak? Coś tego? Odblokuj, nie? Super. Po prostu super. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można odblokowywać pojazdów przyjaciół, skoro kuźwa mać, oni nie jeżdżą na przykład. To jest dla mnie nie do pojęcia po prostu.
M26 Pershing wysadził sama gdzieś. Ale nikt nie powiedział gdzie i to jest ten problem. Stawiam, że on jest tam, naprawdę. Na 1000%, słuchajcie, on jest gdzieś tam. Bo i gdzie indziej mógłby ten czołg się tu schować. W sumie nie ma tu innego miejsca. Chyba, że tam w górkę, no ale no bez sensu to by było, słuchajcie. Który dom by tam przejechał w tym momencie, to ja nie wiem. W ogóle jest taka opcja, ja nie wykluczam takiej opcji, tylko po prostu, no... Póki co, no właśnie, D2, no i... Mówiłem, że jest na D2, to nikt mnie nie chciał słuchać. Dostał bazooką prosto w ryj, tak żeby było śmieszniej. Karabinek M1, M2 tutaj jest. Dobra. Nie przydał się, bo nie trafiłem nikogo w sumie z niego, ale trudno. No chodź tu przyjacielu, chodź tu, bo musimy to przejąć. A to moi. Ty psy, ty co zrobiłeś? Nie pytajcie, naprawdę nie pytajcie. Ale to było słabe, to było zdecydowanie słabe. Mówiłem, osiągnij jeden z dwóch celi. No i w tym momencie jak my im tam przejmujemy, no to to jeszcze jakoś wygląda. Natomiast jakbyśmy im nie przejmowali, to już trochę gorzej. Nawet żeśmy zrobili neutralizację, słuchajcie. Nawet zrobiliśmy neutralizację, co jest wręcz niemożliwe. Ale się wbiłem pod niego idealnie, idealnie, naprawdę idealnie. No i będzie chyba koniec, słuchajcie, będzie chyba koniec już. No chyba, że nam przejmą, słuchajcie, chyba, że nam się odbiją i przejmą. Bo jest też taka opcja, no ale raczej już wątpię, to już jest końcówka. Jest koniec, wygraliśmy, także widzimy się, słuchajcie, za sekundkę z lobby. Okej, słuchajcie, jesteśmy w lobby, dostaliśmy 493 expa, więc w sumie całkiem spoko to wyszło. Specjalisty od Kubelwagena żeśmy trochę nabili, na pewno nabiliśmy trochę kierowcy, na pewno też nabiliśmy trochę szofera, bo trochę żeśmy ich tam powodzili. Specjalista od M1, M2 Carabine, no nie wiem dlaczego żeśmy dostali aż tyle, ale sobie postrzelałem tylko tak w powietrze, bym powiedział wręcz. Szturmu piechoty dostaliśmy tyle co nic. Ładunki wybuchowe, no tu już trochę lepiej, bo rzucaliśmy trochę tymi granatami. Walka z PM-ami, no dość dużo, naprawdę dość dużo, ze względu na to, no, że jakby nie było maszyn pistoletem, nam się tu przydał. 6000 żeśmy zresztą bili expa w nim, więc wygląda tak jak wygląda. Taktyki 1000, więc dość spoko. Obrony malutko, bo tu nie było za bardzo co bronić. Ruchu w walce. No i sprawność fizyczna. I to w sumie tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten... O! I dostaliśmy celownik polowy nowy. Ale to jest inna sprawa. Natomiast to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych. Na razie. No i cześć. Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj.